Zdecydowanie nie ma łatwo z kobietami. O ile z byłymi żonami rozstawał się głośno i dziś starają się żyć ze sobą w zgodzie, to ta sytuacja nie stawia go w dobrym świetle. Muzyk musiał zabrać głos. Musiał przerwać milczenie. Jak każdy w takiej sytuacji, postanowił się bronić. Fanom jednak mocno się to nie podoba, nie powinno nigdy do tego dojść. Sympatycy zespołu kręcą głowami z niedowierzania, afera kręci się wokół Michała Wiśniewskiego i zespołu. Fani byli zdezorientowani, kiedy kilka tygodni temu ogłoszono, że do formacji powraca Ania Świątczak. Zespół jednak nie poinformował wprost, co z wokalistką, która dołączyła do nich w 2017 roku. Agata Byczkowska w końcu postanowiła zabrać głos. Została okrutnie potraktowana. Agata Byczkowska opowiedziała ze szczegółami wszystko na swoim Instagramie. Nie kryła łez i rozczarowania. Okazało się, że nikt z zespołu nie poinformował fanów, że jej nieobecność wynika z przymusowego wolnego od listopada zeszłego roku do kwietnia tego roku. Agata Byczkowska zagrała jedynie dwa koncerty, sylwestrowy i akustyczny. Na jej miejsce wskoczyła Ania Świątczak. Mało tego, miał zarzucić 21-letniej wokalistce, że w ogóle nie angażuje się w i miał nazwać ją nieobliczalną. Zagrożono jej 500 000 złotych kary. Zabrał głos. Dostałam nowe umowy do podpisania, pomijając fakt, że stare umowy obowiązywały mnie jeszcze przez 2 lata. W nowych umowach było napisane, że jeśli złamię którykolwiek z paragrafów, będę musiała zapłacić 500 tysięcy. Złotych. Nie na to nie stać. Nie zgodziłam się więc podpisać nowej umowy, skoro obowiązywała mnie poprzednia, relacjonowała na Instagramie. Dwa. Według Michała Wiśniewskiego, 21-latka chciała jedynie zwrócić na siebie uwagę mediów. Umowa, o której mówiła na Instagramie, miała zawierać jedynie klauzulę poufności odnośnie działalności i solowych występach wokalisty. Odniósł się również do nieobliczalności Agaty Byczkowskiej. Nieobliczalne czytaj nieprzewidywalne zachowania Agaty Byczkowskiej stały się codziennością, czego najlepszym dowodem jest jej transmisja na żywo na Instagramie. Rozmowy poprzez media będą tylko wzbudzać kolejne emocje, a są one w takich sytuacjach co najmniej niewskazane, pisał na Facebooku. Stwierdził też, że spory powinny być rozwiązywane przez niezawisłe sądy. Szykuje się rozprawa? Źródło: zobacz także dzisiaj ostatni dzień pracy dla kilkudziesięciu. Dzisiaj ostatni dzień pracy dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Pracodawcy już nie czekają więcej, Biedronka wprowadza do oferty żele. Biedronka postanowiła sprostać oczekiwaniom swoich klientów i zapewne nie było to zbyt łatwe. Do oferty zostały wprowadzone. Więcej nowe informacje o córce Kasi Kowalskiej budzą.
Córka Kasi Kowalskiej nadal przebywa w szpitalu. Media właśnie obiegły nowe informacje o jej stanie zdrowia. Więcej naturalny sposób podniesienia odporności. Więcej Franciszek zadecydował o przełomie w Polsce. Papież Franciszek podjął zaskakującą decyzję, która wprowadza przełom w polskim kościele. To pierwszy taki przypadek, odkąd więcej nieprawdopodobnie smutna wiadomość, minister. Samobójstwo polityka wstrząsnęło obywatelami, sąsiedzi Polski są pogrążeni w żałobie. Nie żyje minister finansów, mężczyzna. Więcej dodaj jeden popularny składnik do zupy. Zupa pomidorowa według tego przepisu smakuje o niebo lepiej. Wystarczy dodać do niej jeden popularny składnik. Więcej rodzina nie miała z nią kontaktu. Kiedy weszli do kropka rodzina przeżyła wstrząs, kiedy weszła do mieszkania ukochanej córki i zobaczyła walizkę, z której wystawała noga. Od kilku więcej dostarczone przez Plista czytaj także kobieta wyleczona z koronawirusa zdradza, co zrobiła, żeby wyzdrowieć. Nie była nawet hospitalizowana. Bolesne haluksy? Możesz się ich pozbyć w 3 tygodnie. Zobacz, sponsorowany wystający brzuch zniknie w 10 dni. Wystarczy do śniadania dodawać jedną. Sponsorowana każdego ranka kobieta krzyczy w stronę lasu. Wtedy przychodzi do niej nieprawdopodobny gość.